Dzień dobry, witamy Państwa niezwykle serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, panie Borysie. Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie w ten jakże ciepły i słoneczny czwartkowy poranek. Proszę Państwa, dzisiaj mamy w odcinku partnera, i jest nim MSI. Nie, o MSI. czekaj, poniedziałkowy. <laughs> Czy Jezus. jakiego partnera mamy? Słucham, bo ja nie dosłyszałem. Czemu ja ten czwartek? O czym ja mówię w ogóle? To, czekaj, to nie jest cięcie? Nie. A co będziemy ciąść? Też... Bo ja już zrobiłem oczyn no, znowu. Proszę Państwa, więc mamy partnera odcinka, tym partnerem jest MSI. MSI, żeśmy opowiadali jakiś czas temu, robiliśmy taki duży, obszerny odcinek o monitorach, z których nadal korzystamy i z których nadal jesteśmy zadowoleni. A obecnie MSI ma promocję, która nazywa się Chłodne Granko. Dokładnie, i to jest taka promocja, gdzie do zakupów wybranych produktów, oczywiście produktów MSI, można dobrać atrakcyjne nagrody. Promocja jest ważna dla tych, którzy od tak naprawdę do 15 sierpnia zakupią produkty objęte tą promocją. Zapraszamy, linki macie w opisie i przeglądajcie. Mam nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Jak najbardziej. I to zamyka naszą dzisiejszą rozmowę od MSI, o M MSI, ale pozdrawiamy oczywiście bardzo pozdrawiamy, serdecznie. Pozdrawiamy. Jak chcecie dłuższą rozmowę o monitorach MSI, to mamy prawie godzinną. <guchy> <grydewództwo> tak jest. Odsłamy do tego. No dobrze, no to co tam słychać, panie Borysie? Jak tam tydzień minął? <grydewództwo> Dużo pracuję bardzo ostatnio, więc tak monotonnie trochę, mam taki, no. taki etap na, na, na tłok rzeczy. Dużo montuję, bardzo dużo montuję. Boże, wczoraj to chyba nie wiem ile Z 16 godzin siedziałem i, i dużo się dzieje i, i tak jestem na takim etapie, gdzie mm, zbieram feedback od ludzi mm -hmm. i no i się zmienia trochę, nie? Tam, to, jest taki, to, jest taki fajny, to jest taki fajny okres, Aha. gdzie cieszysz się krytyką, <laughs> później już nie że jak ktoś ci mówi, że coś, coś się nie... ty Mówisz, o kurde, dobra, nie widziałem tego, to to zmieni, nagle pasuje, jest lepiej, super, nie? To jest z tej, takiej twórczości, to jest taki e, jedyny moment, gdzie taka krytyka, mówisz, super, ale, ale co tam ci się nie podobało, co ci nie pasowało? Wiesz, jak z kimś rozmawiam. No, to musisz uważać, bo teraz ludzie tak zachęceni tą krytyką, to będą na, na siłę szukać tylko, żeby cię zadowolić. Ale to ja bardzo chcę, bo to wiesz, jakby przy feedbacku, jeżeli Aha. dajesz jakąś swoją twórczość do opiniowania innym, mhm. to bardzo ważne jest to, żeby wyłuskać to, co jest faktycznym problemem i błędem, mhm. a co jest tylko pewnego rodzaju e, twoim, no że ty nie, no, wolisz kawy od herbaty. Nie? Tak, tak, tak. Czyli kwestią, co jest kwestią gustu, a co tak, jest kwestią do zmiany. Tak, dokładnie. I to jest i okay. to f, fajnie się tak pracuje, bo to jest taka praca już na jak, Prawie gotowym materiale i mhm. proste rzeczy bardzo dużo potrafią zmieniać. Dobrze, dobrze. To teraz ty mnie pytasz, co u mnie? Co u ciebie, Emigierzu? Fajnie, 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 fajnie. <grym> fajnie, no dobrze, to przejdźmy do tematu. <grym> fajnie, fajnie. Wakacje są, wakacje są. Wczoraj zacząłem sobie, wczoraj, przed w zasadzie zacząłem sobie oglądać tych Masters of the Universe, Revelation, czyli, czyli nowego Himena. Przynajmniej myślałem, że jest to nowy Himen. Nie jest to nowy himen? Nie. Jest to niezwykle zajmująca opowieść o dwóch lesbijkach, ale jest, jest to, wiesz, bo ja, ja chciałem powiedzieć tak, że, że to jest znaczy opowieść niezwykle zajmująca ciebie, tak? Czy ty... Mam nadzieję, że wszystkich. Bo to Kevin Smith zrobił to i e, tak sobie myślę, że to takie opowieść o dwóch wojowniczych lesbijkach to jest coś, co zawsze by mnie zainteresowało, nieważne na jakim serwisie będzie to leciało, więc jest to coś, co bym jestem w stanie zaakceptować. Ale jeżeli w tym procesie przedstawiania takich bohaterek morduje się bohatera mojego dzieciństwa, to wzbudza mój to wewnętrzny protest i ból serca i, i taki: no, zabili mi Chimena no, w pierwszym Ale odcinku. To nie, to, czyli to nie spoiler, jak w pierwszym odcinku. No nie, to, od razu, na dzień dobry. Nie? Może Zabili, dlatego ma tak Zobójcę. Niskie oceny na IMDB. No chyba dlatego. I, i ja, wiesz, bo ja to tak oglądałem, obejrzałem trzeci odcinek. Mówię, co jest grane? Coś tu jest nie tak, coś tu brakuje. Serial, jakby niezależnie od tego, że, że totalnie została zmieniona ta, ta opowieść, to, to jest trochę nudny. No, jest taki, jest taki, jest taki mało, mało zajmujący. I tak myślałem sobie, może. O no Jezu, przepraszam, może dlatego, że tego Himena brakuje, czy coś, ale nie, on jest tak bardzo obiektywnie, moim zdaniem, nużący, chociaż są też głosy osób zadowolonych. Chociaż też, też z drugiej strony jest ciężko, ciężko trochę protestować przeciwko temu, jak ten serial został skonstruowany, bo już tak trochę jesteś wtedy, mianem homofoba określany bardzo często. Więc, więc może trochę jestem homofobem na to wygląda, ale bardzo ale mi się to nie podoba ten, ten, znaczy to W takim wypadku musielibyśmy stwierdzić, że krytyka. Y, dzieł, które mm -hmm. w jakiś sposób traktują o osobach LGBT, to jest zawsze homofobia. No, wydaje mi się, że nie. Że, no, nie, że pomimo, no, czekaj, tego, czekaj. że to jest. O lesbijka, zaraz, to bo może Zależy być czy mówimy słaby. O, czy, czy mamy na myśli logikę, czy mamy na myśli obecną rzeczywistość. Wedle ja logiki oczywiście. Że, ja już że, że... przypomnę tutaj, że to jest taka postawa aktywistów, że jak coś mówi o ważnej sprawie. Film, książka, album muzyczny. Nie wolno tego krytykować, bo ta sprawa jest ważniejsza niż wszystko inne. No, nie, niż zgad... jakość produktu. Też. Trochę się z tym nie zgadzam. Znaczy bardzo się z tym nie zgadzam. No, 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 no to, ale musiałbyś sobie ale obejrzeć, nie, może. Nie, ja też nie, jestem przewrażliwiony. Nie, dziękuję, jakby, nie. No, no, ja okay, nie byłem okay. fanem Himena jak on wychodził, jak byłem dzieckiem, więc y, wydawało ja mi się to... Ja mówię, kto nosi taką fryzurę? Co, Ale co, ty, co, ty co wiesz... to ma być? On, on, on od początku miał takie ciuchy, które bardzo mocno wspierały LGBT i to nie było, wiesz, to nie było... I ja myślę, że w tą stronę powinni pójść. I to nikt się z tego powodu nie gniewał, ty czy coś tam było. LGBT z bdsm <laughs> Jak tak patrzę na jego miecz, to może owszem. <laughs> Przepraszam, przepraszam bardzo za to. te, te niewybrane żarty. na Netflixa drugi sezon filmów naszej młodości. Aha. I jest o na przykład o Forestie Gampie, bardzo ciekawy odcinek, gdzie dużo jest takich making-offów. Jest o Parku Jurajskim, jest o mhm. e, Pretty Woman. Tak, tak. I tak, o tak, powrocie nie. do. E, muszę sobie obejrzeć, muszę sobie obejrzeć. Chociaż mówiłeś że że. Filmy z tej serii takie są niską mają wartość One są merytoryczną. Nie nie, 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 nie do końca. Ja jestem nieprzekonany formą. Ta forma mm -hmm. jest taka YouTube'owo-rozrywkowa, ona, ona jest trochę. E, za szybka, zbyt dużo jest tam takich e, popędzaczy i dośmieszaczy. Mm -hmm. Tu chyba ten drugi sezon jest tro troszeczkę lepiej zrobiony. Okay. Ale to okay. nie zmienia faktu, że jest tam sporo takich. E, no wiesz. Tak, tak, bo same te trzy filmy, które powiedziałeś, ja też, też widziałem zapowiedź tego, tego, tego serialu, tego drugiego sezonu. One już same w sobie wydają się dosyć interesujące, zwłaszcza, że produkcja Foresta Gampa zdawała się mieć znacznie więcej problemów niż było to widać, o, bo jest to, 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 o, to. Potężny no. film, dużo efektów tak, specjalnych. Tam tak. tak, tak, ta, no, w ogóle jest ta, pokazany taki detal, yy, jak oni myśleli o efektach. Naprawdę robi to wrażenie, jak podchodzą do realizacji tych efektów, z jakim takim, z nie wiem, jak takie słowo mi uciekło, teraz. Z, z, z rzetelnością. No też tak? takie. I już kończąc, zamykając ten wątek o Masters of the Universe, to chciałem powiedzieć, że w tej całej historii to najbardziej jestem wkurzony tym, że trochę mnie trailer oszukał. To znaczy to, że mogło się coś przykrego przy, przydarzyć głównemu bohaterowi tej historii, to, to jest pewnie element współczesnego opowiadania e, opowieści serialami. Natomiast e, no jakby gdzieś tam od początku ten trailer sugeruje, że, że zobaczymy historię Himena, jakakolwiek ona by nie była. Natomiast dostajemy zupełnie inną historię. I to jest tak, że. że e, no jakby ten trailer jest zbudowany na sentymentach, a, a serial odziera nas z tych sentymentów w sposób bardzo brutalny i bolesny, dając nie do końca coś fajnego w zamian. Więc to mnie tak bardzo bulwersuje, te rzeczy o lesbijkach, to raczej w ramach żartu. E, ale, ale no takie nietrafione to i taki jestem zasmucony trochę. Zasmucony. Nie, nie, że zbulwersowany, tylko taki zasmucony trochę jestem. Że naobiecywali i nie dali. No, 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 ale to jest tak, no, to człowiek czasami ma oczekiwania, może, może nie pasujące do obecnych czasów, i powinien je trochę zweryfikować. Nie mam pojęcia. Ale jestem, jestem, Cieki... jestem taki. jestem oczekiwania. Oczekiwania, że film o bohaterze nie zacznie się od tego, że on no to, to jest... no to był taki wiesz, klasyczny. To, to był klasyczny biały mięśniak, wiesz, taki samiec alfa, ale no, nieważne. Nie Czego ja oczekiwałem że w XXI ja wieku? Naprawdę nie no? znam tego, tego uniwersum. Nie wiem, o co chodziło w Himenie i. No był Himen, teraz jest znaczy ja Himan, że mi się nie podoba. to po prostu taki, to taki Conan barbarzyńca trochę w kosmosie. Tak, tak, w takim, w takim fantazyjnym w tamtym bo to to Takie dziwne filmie. połączenie fantazy i, i kosmosu, było? To, to coś takiego mi się podobało. Tak, przybyło. tak, bo tam był, jest trochę fantastyki i jest też trochę science fiction. To jest, to jest ciekawe połączenie. No, ale to już nie będę, nie będę wchodził. I tak za dużo opowiedziałem. I tak się za bardzo wyżaliłem. Nie chciałem aż tak bardzo opowiadać. Może państwo obejrzą i sami ocenią, kto wie. No właśnie. Właśnie, a no dzisiaj y, eksperymentalna forma podcastu. Nie taka eksperymentalna, bo to żeśmy robili, to ma, mamy, mamy dzisiaj w związku z tym, że wakacyjny czas jest taki nie obfituje w wielkie, ważne tematy, natomiast pojawia się cała masa różnych fajnych, mniejszych temacików, które skupiają naszą uwagę. I chcieliśmy po, po, porozmawiać z Państwem o kilku takich rzeczach. A I czekaj, sięgniemy sobie trochę. Czekaj, a? jeszcze ja ci przerwę, bo ogłoszenie parafialne, bo to jest tak naprawdę ostatni odcinek przed wakacjami. W czwartek idzie jeszcze jeden najprawdopodobniej, a potem okay. mamy tydzień ponad przerwy. Tak jest. Czy my robimy jakiś Q&A w takim razie w czwartek je nagramy? Bo oczywiście, że możemy zrobić. To, ja zawsze chętnie. To zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i pewnie mhm. na grupie będzie jeszcze, jeszcze będzie post, żebyśmy tak was nie zostawili na te dwa tygodnie, bo to dwa tygodnie wyjdą nam. Tak, tak, tak. Ja mam coś tam mam dla Państwa, jakieś nie, niespodzianki to, przygotowane. Tak? To ja wiem, <noise> ale żeby chociaż ten jeden odcinek podcastu był w tygodniu, myślę, że to będzie. Tak, więc jak macie jakieś, to, to jest fa fajna tradycja, co roku w wakacje możemy tak, sobie zrobić ja takie Q&A. Ja na grupie ne, zrobię taki post, gdzie, bo mam zebrane do tej pory wszystkie odcinki z Q&A, bo dawno nie było już w ogóle, tak, wszystkie tak, odcinki tak. z Q&A i wszystkie pytania, które były zadane, więc y, y, Odsyłam was do grupy na Facebooku Rogi Borys. Jak najbardziej. A dzisiaj w ramach takiego szerokiego podejścia do kilku tematów to mamy to, to nasze główne rzeczy do omówienia to GTA 6, tada, tada. Ta, ta. e, Wiedźmin mobilny oraz mhm. trochę o Steam Decku. E, od czego zaczniemy? Steam Decka? Tak, bo to najsłabszy temat, żeśmy <gryzmy> go dosyć dokładnie omówili dziś najciekawszy. Tak, to powoduje, tak. to jestem ciekaw, co to się Pierwsza rzecz, jaka, jaka, jaka się pojawiła, to to, to że no najprawdopodobniej wyprzedała się pierwsza partia, która była przez Steama zarezerwowana dla przedpremierowych zamówień i to było około 110 tysięcy urządzeń. Jeżeli naprawdę jest tak, że, mają na, że mieli gotowe na premierę, na, ten, na tą przedsprzedaż. Mieli około 100 tysięcy urządzeń. To oznacza, że to jest jakiś mało istotny eksperyment dla, Steam, dla Valve. Znaczy, nie mhm. wyobrażam sobie, żeby puszczać konsolę w 100 tysiącach egzemplarzy. To jest, mhm. to jest abstrakcja dla mnie po prostu. Jak ja o tym czytałem, bo to się chyba pojawiło po tym, jak my nagraliśmy. To, to okej, okay. sprzedało się wszystko bardzo szybko, i to jest na pewno sukces, bo to tak, szybko, szybko poszło. Ale ilość, którą Walf zaprezentował, to już jest szok. Tam chyba jest kilka powodów, i, i pewnie też masz swoje argumenty, dlaczego tak się wydarzyło. Tak, na pierwszy rzut oka, to, to mogę powiedzieć, że po pierwsze, to nie jest produkt flagowy dla firmy Valve w żadnym razie. To nie jest produkt, z którym trzeba się spieszyć, bo zaraz wyjdą ekskluzywy i trzeba ludziom dostarczyć sprzęt, na którym mogą to ogrywać. Przypomina mi się też ta wiarowa ta opcja od Steam'a. Trochę zapomniałem, Index. jak ona się nazywa. Indeks, który też został sprzedany w niewielkiej ilości egzemplarzy, ponieważ ja podejrzewam, że Steam zakładał, że tam nie będzie wielu chętnych kupujących. Zresztą w przypadku vr to się nie ma co dziwić, bo, bo zainteresowanie nie jest takie wielkie jak Ale za czasów tych premier... Patrząc na rynek w ogóle wiarowy, mm -hmm. to jednak wydaje mi się, że ten indeks to był sukces. Nie, nie, jak najbardziej. Jednak jak najbardziej. Jeżeli chodzi o produkty wiarowe, to indeks był niewątpliwie sukcesem. nie sukces. go tam zamawiać? Tak się zastanawiałem, zastanawiałem, ale ostatecznie uznałem, że pewnie bym parę razy pograł i potem odstawił, a to za droga, jest zabawa, żeby tyle, żeby na kilka godzin miała wystarczyć. Więc, więc jeszcze sobie poczekam na te. Jak to. Jakżeś mówi, jak to, jak to będzie plaster langa, to wtedy, sobie, wtedy się <sum> zobaczysz. Już, już nie będę Państwa wtajemniczał, bo żeś mi parę razy o tym mówił. Ze spółkąpi jak ktoś nie wiem. <sum> okay. Tak, czy siak. No tak, to, 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 to może być eksperyment, ale wcale to nie oznacza, że, 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 że nieważny. To jest eksperyment, który ma coś tam Steamowi pokazać. Jeżeli pokaże, że zainteresowanie jest duże, no to trzeba będzie wyprodukować więcej egzemplarzy. Jeżeli zainteresowanie będzie małe, to nic złego się nie stało. Wyprodukowaliśmy tylko tyle. Teraz produkcja sprzętów elektronicznych jest mocno utrudniona ze względu na, na, na problemy z dostępnością pewnych podzespołów, więc ma to trochę sensu. Ma to trochę e sensu chciałbyś dzisiaj sobie zamówić? Mhm. To na stronie y, Steama jest informacja, że data, y, kiedy oni ci to wyślą, to jest drugi kwartał przyszłego roku. No, Czyli to, za to jest, rok. Znaczy, to dzisiaj prawda. zamawiasz, dostaniesz mhm. na przykład w maju. Tak, albo w... to. Się, to... To się przypominają stare dobre czasy, żeby na, na mięso się zapisać w polskim sklepie trzeba było czekać nie Ja na, op na operację biodra, to jest jak był ten mem. Pamiętasz tam bo pamię pamiętasz to z młodości, tam Boleg i Lolek, czas na zapisanie się na operację biodra, nie? By 14 tyrałem, lat. To myślałem, że, że to jest taki, że powinienem sobie już teraz usmysłowić, ile czasu się na biodro czeka, żebym się zapisał odpowiednio i uprzedzeniem, bo to już niedługo będzie mi potrzebne. Nie ma, nie, ma co, nie ma co ryzykować. Oczywiście mamy kryzys w ogóle sprzętowy. Brakuje podzespołów, brakuje kart graficznych, brakuje konsol. Nie wiadomo jeszcze, jak z telefonami będą, jak będą tegoroczne premiery iPhone'ów czy, czy Samsungów. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Apple w szczytowej formie to naprawdę tam ponad 5 baniek potrafił sprzedać na premierę telefonów, jak nie więcej, nie pamiętam. Mm -hmm. e, więc, mm, e, więc tutaj mamy bardzo, bardzo małą dostępność. E, widać, że jest zainteresowanie, widać, że jest hype. W szczególności e, po tym, że e, po, po tej informacji, gdzie Valve potwierdził, że każdą grę, na, która jest dostępna na Steamie, Zostanie będzie, od, będzie można ją odpalić w satysfakcjonujący sposób na Steam Decku, czyli w 30 klatkach. Mm -hmm. To jest jakby dla mnie e, taka informacja to jest bardzo duża zachęta. Bo ta, tak jak rozmawialiśmy po poprzednim odcinku, to ja miałem dużo obawy, czy da się odpalić, e, czy, 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 czy ten czy ten Steam OS to, e, to wszystko uruchomi? No najwyraźniej tak. Najwyraźniej ja czekam jeszcze na jakieś niezależne testy. Kogoś, mm -hmm. kto nie będzie, kto będzie miał ten realny sprzęt ze sklepu i będzie mógł sobie pograć. Kolejna rzecz to jest to, że no nie ma jeszcze informacji, czy jacyś producenci sprzętu podejmą się stworzenia własnego, własnej wersji tej konsoli. Mm -hmm. Ja mówię konsola, bo jest takie cały czas Dyskusja o tym, czy to jest po prostu komputer, PC. Dla mnie to jest konsola. Znaczy, czy jak na Xboxie można byłoby zainstalować Windowsa, to by przestała być konsolą? No, byłaby konsolą z możliwością zainstalowania Windowsa. Jest tutaj SteamOS, który działa jak system po prostu konsolowy i, i, i tyle, więc ja to cały czas będę, będę mówił. Inna sprawa to jest też, że Valve nie musi sprzedawać milionów tych konsol. Nie, nie musi tak. Po pierwsze, nie ma tutaj tego problemu. Przy, które jest przy każdej innej konsoli. Jak nie sprzedaż wystarczającej ilości, to gra, duzi gracze nie będą przygotowywać na to gier. I tak przygotują na PC. Tak, 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 tak. Oni akurat, jeżeli chodzi o bibliotekę, to ona będzie się po, powiększać niezależnie od wszystkiego, więc, więc to jest taki duży plus dla osoby, która kupi to urządzenie. E, powiem tak, że, że owszem, ta, ta liczba, którą podałeś, wydaje się dosyć niska. Wydaje mi się, że gdyby Valve troszkę odważniej tutaj... Chociaż jak mówimy, jeżeli to był eksperyment, to od początku do końca pewnie był przemyślany, ale myślę, że spokojnie mogliby ze 3-4 razy więcej sprzedać i to też by, też by im zeszło natychmiast, więc myślę, że tutaj niedoszacowali trochę i być może... Być może jest taka, taki, takie jest ryzyko, że, że być może ten sprzęt pojawił się w takim momencie, kiedy zainteresowanie urządzeniami elektronicznymi konsolkami, zwłaszcza przy pewnym problemie z dostępem do tych konsol nowej generacji, że to zainteresowanie jest większe i że za rok, półtora, to, to ono może spaść I, i, i ta ilość egzemplarzy, która była do kupienia dzisiaj, to za półtora roku będzie już drastycznie mniejsza. Ale, ale jak mówię, no tak, 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 tak jak poprzednio, no kibicuję, niech to, się, niech to się dobrze sprzedaje, niech będzie jakąś konkurencją dla Switcha, być może Nintendo to trochę popędzi do, do wzmożonej pracy nad tym. Ja ale nowym urzędnik. była konkurencja dla. W ogóle wydaje mi się, że to są tak różne. One tylko wyda, wydaje, wydają się podobnym e, sprzętem, ale. no to, to, mm, nie jest, to nie jest w ogóle ta skala. No, co, co ci zrobi, jak nawet sprzedadzą milion sztuk. Mm -hmm. to gdzie tu jest konkurencja do 80 milionów Switchów i to z każdym miesiącem rośnie? To nie jest tak, by... Jakby... Wiesz, to, to niezależnie od tego, czy, czy to urządzenie wydaje Valve, czy jakaś inna firma, ale to jest, to jest bardzo nowy sprzęt i bardzo jest niewiele egzemplarzy dostępnych. No, w tej chwili nawet nie ma co mówić o tym, że Valve próbuje tutaj się bawić w jakąś konkurencję, ale z czasem to jest jednak handheld i jedno i drugie urządzenie. One zapewniają te same, jakby zaspokajają te same potrzeby, używane są w tym samym miejscu, w ten sam sposób, więc gdzieś tam, gdzieś tam jakaś konkurencja jest. Poza tym, wiesz, to jest też tak, że, że oczywiście Nintendo nie musi się martwić o ilość sprzedanych egzemplarzy, bo to będzie się cały czas. I tam te ekskluzywy sprzedają, ale wypuszczasz sprzęt i masz świadomość, że na rynku jest, jest inna firma, która robi sprzęt znacznie, znacznie lepszy. I jakoś sobie radzi. Nie? To, to jest ta świadomość, być może klientów też będzie wpływała na to, co Nintendo będzie chciało robić. To taki chyba psychologiczny taki bardziej chyba, aspekt. Chyba niż biznesowy. Się, patrząc. W odmęty przeszłości na to. Jak Nintendo wydawało konsole i co było wtedy na rynku, i co. Czy nawet konsolki przenośne, które były zawsze super zacofane, to nie jest. Tak, tak, to nie, nie, nie ma nie jest dla to Absolutnie. Dla, y, dla Sony ja zastanawiam się właśnie. Dla Sony y, czy dla czy Nintendo, jakoś, Nintendo? Zastanawiam się y, bardziej nad tym, czy to trochę nie będzie nowy standard. Znaczy, mi, mi się to podoba. Mamy nową generację konsol, która opiera się na bardzo konkretnej specyfikacji. Specyfikacji, którą można. Oczywiście ona jest dużo słabsza, no ale tak jak mówię, do Xbox Series S w jakiś tam sposób porównać, w szczególności przy tej zmniejszonej rozdzielczości. I zastanawiam się, czy to nie będzie jeden z największych atutów, że jednak gry będą robione pod nowe konsole. I ta mhm. specyfika, ta, ta specyfikacja nie zmieni się przez najbliższe powiedzmy 6 lat. Okay. Dalej gry będą robione pod PS5 Xboxa Series mhm. X i S. Mhm. No mhm. i to może być też taki e, taki pewnik, że przez najbliższe 5-6 lat na konsolce e, Steama będą te najnowsze gry i tak działały. Tak, tak. No, no plus, plus dochodzi jeszcze ta kwestia grania w sieci, czyli, czyli streamowania tych gier. To też na pewno wpłynie w jakiś sposób na, na te konsole, ale to zresztą na Nintendo też wpłynie. Chociaż rozumiem, że w tym momencie już nie rozmawiamy, do jakiego stopnia te urządzenia są wobec siebie konkurencją, tylko na, na ile przyszłościowa jest, na ile przyszłościowy jest Steam Deck, i mhm. owszem, jest. Jest, jest przyszłościowy. I powiem szczerze, że jak dowiedziałem się też, że ta najtańsza wersja też będzie miała ten slot M2 2230 to stwierdziłem, że kurczę, to jest jakby fajna opcja, że to jest do 2000. Myślę, o. ciekawy. No ale to nie będę do czerwca czekał i i no bo skoczymy, może Chociaż faktycznie, jeżeli już te, te preordery są zapowiadane na półtora roku do przodu, no to najwyraźniej Valve nie, nie planuje produkować nic na gwałt, żeby zapewnić, nie zapewn Nie, zapewn nie, mają z, czego, nie mają z czego produkować. Już pojawiły się kolejne informacje, że przyszły rok nie poprawi sytuacji dostępności sprzętu, przynajmniej konsol i, i kart graficznych. No to ta nie wysoła jest to sytuacja. No ale dobrze, to nam zamyka ten jeden temat, abyśmy się nie rozgadali zamyka, za tam. bardzo. Witcher Monster Slayer. O, no to ja mam coś do powiedzenia tutaj, bo testowałem bardzo intensywnie. Miałeś okazję? Tak, miałem, się? miałem, testowałem yy, przed premierą nawet. A, no widzisz, no bo żeśmy dostali faktycznie te kopie przedpremierowe, ale ja jakoś nie, nie uruchamiałem, ja nie, nie lubię się bawić w testera, wolę poczekać na pełną wersję i wtedy sobie sprawdzić. Yy, próbowałem cię dodać do przyjaciół, mówiłeś, że, że się nie da. Z nie wiem, powodu bo tam dlatego, coś dzięki coś... ale to chyba trzeba wklepywać te... Bo ja mam tam kilku, kilku znajomych cyferki, ale to jest super nieogarnięte, ponieważ y, ja dodaję y, tego wiedźmina, którego sobie stworzyłeś, z jakimś awatarem, który ani ciebie nie przypomina, ani nazwą, która mm -hmm. też naj, tak, najprawdopodobniej tak. ciebie nie przypomina. Więc ja mam kilka osób w, w znajomych, nie wiem kto kim jest. Pamiętam, jak ich dodawałem, że kogo dodawałem, Aha. ale teraz to już w ogóle nie. Chyba Borysiuk tylko mam ten. Ale to ja mam, mam jednego znajomego, myślałem, że to jest. Więc to, to go gardę. Więc ja mam jednego znajomego, myślałem, że to jesteś ty, bo się ta postać nazywa Kotobój. Myślę, Kotobój to całkiem jak Borys. Ja, ja, ja bym sobie teraz uruchomić pewnie. Ja nawet nie pamiętam, wziąłem jakieś randomowe, randomowe imię. A to już jest nasza wina, że sobie tak. Ja też mam jakieś takie dziwne. Kociebor. Kociebor. Kociebor, tak. No to ja nie wiem, czy to czasami ty nie jesteś u testem, mnie tutaj na testem, tej. To jestem ja. Czy to mnie widać? O. Widać ci trochę. Może mnie, przynajmniej... może mnie będzie widać. Eee, trzeci, no dobra, ja trze sobie... trzeci level, więc ewidentnie widać, że e, nie zakochałem się, ale. Zanim ty tutaj jakby ogarniesz mm -hmm. to, ja powiem o swoich wrażeniach. Gra jest wykonana nieźle. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Chociaż z drugiej strony, spoko to są weterani gier też mobilnych, mimo że nowa firma, no to ludzie są tam z, z różnych firm, mm, więc jest to ogarnięte. Podoba mi się to, że nie trzeba łazić, tak jak w Pokémon GO, gdzie tak naprawdę trzeba wyłazić te, te nagrody, ale to nie jest gra dla mnie, bo jak ja wychodzę na dwór, to co się dzieje? Pokazałem Państwu, że mam czwarty level. A. <laughs> I mam wśród znajomych Kociebora, więc to musisz Kocie być... Kociebora, ta... Dobrze, to opowiadaj, więc, opowiadaj dalej. Yy, więc to jest po prostu to nieźle zrobione. A tam ludzie narzekają, że trochę mało jest kontentu, że on się powtarza. To jest początek. Pewnie to się jeszcze będzie rozwijać. W, wbrew temu, co na początku myślałem. Wydaje mi się, że tam jest szansa na sukces, ale ten sukces mierzy się tym, ile graczy na przykład będzie po roku, ile graczy zostawią, mm -hmm. zostawi tam pieniądze. Słyszałem, że ty już tam wpłaciłeś im. Tak, ja od razu sobie kupiłem taki pakiet za 25 zł. Nie wiem, co tam dostałem w tym pakiecie. Dostałem srebrny miecz, z którym, którego się nie ma na początku. Więc, więc tak, no ale tak jak, jak, jak coś mnie zainteresuje, no to zawsze coś tam dorzucę od siebie, żeby deweloperzy mieli. Spędziłem dzisiaj przy tym dokładnie. Teraz mam gdzieś tutaj doda zrobiłem sobie zdjęcie mojego spaceru dzisiaj. a mam 4 km 7, 4, 4 km 200 przeszedłem z tą aplikacją dzisiaj. Co mi zajęło godzinę 20 minut. Na początku byłem trochę rozczarowany, bo dosyć blisko są te pierwsze potwory mhm. rozlokowane. To nie ale nie potem... nigdzie więc. No, ale nie, 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 ja właśnie, wiesz, dla mnie to jest taka aplikacja, z którą mogę sobie pograć, ale też okazja do spacerów, żeby mieć powód, żeby pójść tam albo, albo gdzie indziej. Swoją drogą to też wymyśliłem, muszę poszukać jakiejś fajnej aplikacji do spacerów albo wymyślić własną, bo mam takie genialne pomysły teraz po aplikacja tym łażeniu tym z Wiedźminem Rzeszowem. spacerów? Szok. No, taka właśnie. A to taka nie właśnie. jest właśnie Pokémon Go albo Witch Nie, nie, Monster's nie, nie, nie. On, one są, myślę, że można to zrobić lepiej, bo, bo tutaj jest oczywiście ten aspekt gameplayowy najważniejszy, żeby cię tam między tymi potworami żebyś chodził to tu i tam, można to zrobić trochę inaczej. Myślę, że można, ale nie będę zdradzał, bo to mam świetne pomysły, sprzedam no miliony zarobię, to tam ci odpalę. Mi? <grym> to dobrze. Tak. Z chęcią za, za nic przyjmę Prze jakiekolwiek pieniądze. Nie, no nie, nie, że za nic przepuszczę ten pomysł przez ciebie, A, bo ty przecież to też to. przecież lubisz spacery albo lubisz na rowerze jeździć, to może być ciepłe połączone. Tak, tak ale właśnie. Połączony. Ja. Yy... O! Co się stało? Nic, to ja dotknę. Myślałem... Co się stało? Myślałem, czy Prąd cię poraził? Ja cię słyszę. Słyszałem mikrofona w niewłaściwym miejscu <noise> i on teraz <głos> <bzyczy>. <głos> I zadzwonił na niebieską skolinie. <noise> zły, zły dotyk. No nie, powiem ci, że ja teraz mam trochę zmianę, bo wróciłem trochę do fotografii. Kupiłem sobie taki aparacik, który nazywa się Ricoh GR. Mm -hmm. Tutaj państwu pokazuję, państwo na Spotify nie widzą. To jest taki malutki aparacik, który się mieści w kieszeni realnie. Yy, I on ma super jakość. I no i sobie jak gdzieś wychodzę, to nie chcę mi się patrzeć w telefon, wyjmować w ogóle tego telefonu. Mam go gdzieś w nerce schowanego, mm -hmm. tylko mam pod ręką telefon, i to jest zabawa, która mnie w jakiś Aparat, tam, Aparat, aparat tak, tutaj. aparat. Która mnie no interesuje. Dobrze, dobrze. Ale dobra, ale do, dokończę tę swoją opowieść, bo powiedziałem o samym o kwestii spacerowania, która jest rzeczą potrzebną w moim dorosłym życiu, ale gameplayowo też jest bardzo, bardzo przyjemnie. Gdzieś tam próbowałem się Pokemonem pobawić, chociażby po to, żeby mieć powód dodatkowych spacerów i to mnie w ogóle nie wkręciło. Aha. Natomiast tu się trochę macha mieczem, rzuca się czary, wiesz, coś się tam rysuje na tym, na, na tym ekranie, to jest fajny taki, taki przystanek między jednym odcinkiem spaceru a, a drugim. I sprawiło mi to trochę frajdy, zresztą levelowanie tej postaci jest całkiem okej. Okay. Jak się idzie gdzieś tam jak spacerujesz i te potwory wyłapujesz w okolicy, to policzyłem ten promień promień okręgu, wokół którego możesz zadziałać, gdzie masz zasięg, to jest 50 metrów, więc nawet jeżeli coś na posesji sąsiada się znajduje, to spokojnie sięgniesz i zgarniesz tego potwora i możesz z nim zacząć walkę. Jako, ja mam iPhone'a 12 mini, czyli to jest takie urządzenie, które ma dosyć słabą baterię, to przez tę godzinę przez 180 minut spaceru i, i, i grania w grę. 30% baterii mi ubyło, więc to nie jest taka, chociaż ja wiem, no, 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 myślę, że jak trochę, sobie ktoś założy przez tak podpłyć no, no, ale to, no, no, bo to taki telefon też jest słaby, ale to jest jak, jak sobie zakładasz taki spacer, że, że chcesz wyjść na półtorej godzinki, no to przynajmniej wiadomo, że na pewno starczy uh -huh. do, do końca, żeby w to pograć. I bawiłem się nie najgorzej i będę sobie jeszcze chadzał i, i, i robił te rzeczy. Jak, jak w Pokémona też nie grałem, dlatego, że jak Pokemon wyszedł, to miałem okazję w różnych miejscach na całym świecie sobie złapać potworki, ale mi się nie chciało i teraz miałbym takie, miałbym taki ból, że, a kurde, yeah <laughs> co mi z tego grania w Pokemon'a, jak już na przykład w San Francisco, to nie wiem, kiedy ja będę następnym razem, mogłem tam to złapać... Tam najlepsze jakiegoś... Pokestopy są. Tam. No właśnie, no, więc, ale Wiedźmin tu się zaczyna od zera, więc mogę, ta historia moich podróży może objąć różne miejsca na świecie, jak gdzieś tam pojadę sobie, więc więc, więc bawi mnie to i, i sprawiło mi to trochę przyjemności i, i będę sobie jeszcze, to przede wszystkim ze względu na spacery, to jest, to jest taka dobra Tak, rzecz. to jest dobra rzecz. Widać też duże w ogóle zainteresowanie, 100 tysięcy ściągnięć na Androidzie, okres wakacyjny Sprzyja. W sierpniu będzie miał jeszcze premierę animowany serial z Mora Wilka, który pewnie nakręci graczy. Pod koniec roku mamy drugi sezon e, serialu Wiedźmin i wersję Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji, więc to będzie na pewno boost. Na razie w grze nie ma żadnych, chyba żadnych, nie ma znanych postaci, z, mm -hmm. więc zapewne w kolejnych sezonach, bo twórcy zapowiadają, że będą te sezony. Stawiam na to, że żeby, żeby jakby zwiększyć zaangażowanie graczy, zdobyć nowych, w pewnym momencie pojawią się jakieś misje trochę bardziej urozmaicone fabularnie i może zna, ze znanymi bohaterami. bohaterami. Tak. Jest, jest, chyba to jest tak, tak jest zbudowane to, że, że przynajmniej ja tutaj chyba więc to mam jakąś tam opowieść fabularną, która się zaczyna od ratowania jakiegoś tam sklepikarza, podróżnika I, i faktycznie mam tak, że jak dochodzę do jakiegoś momentu przygody, gdzie jest odrobinę za trudno, no to zaczynam łazić po mieście, szukając mniejszych potworów, żeby sobie level nabić, zdobyć trochę sprzętu i potem wracam do tego głównego wątku. Nie wiem, to chyba żeśmy obaj mieli okazję poczytać w tych pierwszych materiałach, które żeśmy dostali z, z cedy projektu, że, że będą te sezony i będą właśnie te przygody kolejne. I pewnie masz rację, że one będą, żeby trochę nas bardziej zaangażować, to w jakiś sposób powinny sięgać po tych znanych bohaterów ze świata Wiedźmina, więc, więc, więc może być ciekawie z czasem. I faktycznie mimo tego, że są problemy i ta monotonność może się przytrafić, no to jest dużo miejsca do, do rozwoju tej gry i na pewno Redzi to wykorzystają. Zwłaszcza, że jest, jest ma, mam takie wrażenie, że zainteresowanie Wiedźminem w żadnym razie nie słabnie. Po raz kolejny myślę sobie, że Gdyby zamiast cyberpunk'a jednak próbowali redzi zrobić Wiedźmina, czyli świat, na którym się bardzo dobrze znają i umiejętności, które na pewno posiedli już robiąc Wiedźmina III, no to byśmy mieli do, do, do czynienia ze znacznie większym sukcesem, ale to jest Albo w ogóle nie. inna historia. Myślę, że myślę, żeby dali radę. myślę, żeby dali radę, Ale to nie ma co do tego wracać, bo, bo, bo to po raz kolejny o Cyberpunku eee, gadać to słabo. Tak, te te aerowe gry to jest bardzo trudny rynek, nie każdemu się udaje. Chyba Minecraft World został skancelowany. Eee, nie, nie, nie pykło. Hmm. Nie każdy się tam pcha, nie każda duża marka, więc zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. No, ja, mam takie ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście tam jeszcze trochę potrzeba pracy i jeszcze mm -hmm. trochę potrzeba um, może pomysłu, może treści, ale okay. przy odpowiedniej, no jeżeli gracze nie znudzą się po miesiącu, to yy, no to może być ciekawie. No, no Stady jest na pewno dobry, na pewno lepszy niż, bo obok Wiedźmina jeszcze, yy, obok takiego klasycznego Wiedźmina i Wiedźmińskich Przygód, no jeszcze był ten Gwint, który, który no był w wersji... Arena, nie zapominaj. Aha, tak, to też. Ta, to była Pozdrawiamy taka Pozdrawiamy Tadzia. Ale to tam to nie wiem, czy to jakieś złośliwości tutaj w tych pozdrowieniach nie próbujesz przebyć. Nie, do Tadzia, to ja tylko serduszka wysyłam. No więc, więc to takie lolowe, dotowe było, zdaje się. To był taki lolowo-dotowy pomysł. No to tak, to też, też nie, nie pyknęło. I tak przypominam sobie też, w oparciu o Gwinta, była taka ta, ta, ta gra taka taktyczna. E, też mi się. Ona jest tam, w, game w pasie, jak ona wojna jest. Krwi", wojna Krwi czy coś. Tak. No, i to też tak, tak chyba nie chwyciło za bardzo, mimo że uważam, że to była całkiem niezła jakość jakości gra. Recenzję miała bardzo dobre, ale gracze nie byli zainteresowani. Ja nie wiem, czy, czy ta, ta wojna krwi na, na mobilki trafiła ostatecznie, bo myślę, że na tableta to byłaby fajna zabawa. Nie wiem. Nie wiem. Ja to muszę ja sobie jestem sprawdzić. Tak daleki od ich jakiegokolwiek grania w gwinta i wszystkiego, co jest podobne. Do tej gry, że no, nie, nie interesowałem się praktycznie w mhm. ogóle. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale ja, ja to sprawdzę, bo to może, może być dla mnie fajna zabawa. Właśnie na tabletę, bo czasami z córką muszę posiedzieć i to ona już jest w takim wieku, że przynajmniej z tableta mogę korzystać i, i da się, więc to jest dobra okazja, żebym sobie pograł w takie jakieś karcianki czy coś no, takiego. panie, to ja teraz grałem Ostrow w ten w ustawkę to się nazywa. Ustawka to jest taki multiplayer? Tak, to jest, tak, to jest taki jest... Battle Royale, gdzie losujesz karty. za. Aha, gdzie... Dobrze się mam Tak, świetnie. Jest, świetne jest, naprawdę. Tam mam już no pięć muszę, tysięcy punktów, po, już się pochwalę. Okay, no ale nie, to, to jest ja... 200 godzin. <laughs> okay. Ale właśnie to jest taka rzecz, że robisz to przy okazji. Ja, jak montuję, to mam mm -hmm. bardzo dużo takich rzeczy, że na przykład mam 5 minut dialogu i wiem, że muszę to skrócić do, do trzech, to mm -hmm. muszę tego słuchać sto razy pod rząd. No, no, to, już, no, no, no. to już musisz ręce czymś zająć, żeby, yy, wiesz... Tak, 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 to... tak, tak. No. Powtarzalne czynności potrafią być bolesne, jeżeli się nie je powtarza zbyt często. <laughs> tak. Okej, okay, okej. Okay. To myślę, że to też zamyka naszą powieść o Wiedźminie. Moje wrażenia są tak podsumowując pozytywne. Jak ktoś, ktoś z Państwa lubi takie zabawy, to warto sobie ściągnąć i sprawdzić. Tak, myślę, myślę, że warto. Ja wiem, że na pewno nie będę grał, bo nie jestem po prostu targetem takiej gry. Okay, okay. Ale sp sprawdzacie sobie, no to. To... Nie, no bo gra tak jest... Nie, 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 nie zachęciłeś. Ale wiesz co, no ja nie mogę też powiedzieć, że wow, super, super gra. Nie, no, no ale to, ja też nie, nie wymagam jest. od ciebie, żartuję, żartuję przecież rzeczywiście, że tak. Nie, bo mi nie, no. nie zapłacili, nie? <laughs> mi też nie, ale no, no. mi chociaż prezent ten prespack wysłali, więc. Jeszcze. A nie, ja powiedziałem, że nie chcę. Widzisz, bardzo dobrze. GTA 6. Tom Henderson w swoim filmie i w artykule nad Wallshockers mówił o takich swoich przewidywaniach, które nie są wyciekami, i, i tam potwierdza, znaczy mówi, że to, to nie są przecieki. Tylko Są takie hipotezy, ale jak się rozumie trochę branży i rozumie się trochę GTA Online i historię Rockstara i tego, jak oni robią gry dzisiaj, to myślę, że można dużo sensownych wniosków wyciągnąć. Tak, ale ostatnio też były jakieś takie mocne wycieki, które się rozlały po internecie, a potem okazało się, że to był troll, który sobie to wszystko wymyślił i śmiał się z tego. Pierwsza rzecz to jest taka, że on mówi, że 2024-2025 zobaczymy tą grę najwcześniej. GTA 6 to będzie ostatnia gra z serii i raczej przewiduję, że to będzie live service rozwijana i, i rozbudowywana w nieskończoność. Możliwe, że nawet nie będzie takiego klasycznego singla albo on będzie, jakiś, będzie jakaś fabuła, ale nie będzie zupełnie rozwijany. No, to są, to są takie rzeczy. Ja, ja muszę przyznać, że, że te rzeczy, które tam zostały zasugerowane, trochę się zgadzają z tym, co ja myślę na temat tego, jak, jak ta gra może wyglądać. Pierwsza rzecz, o, o której chyba każdy gracz GTA wie, to to, że Rockstar nie pozwoli sobie na zabicie tego modelu finansowego, który stworzył na potrzeby GTA Online. Że to jest taka kura znosząca złote jajka i, i to pozostanie. Więc. Kaczka? To kaczka znosi złote jajka? Kury są jakieś biedne, <gry> To niech będzie kaczka, kaczka owszem. Wiesz, to jajko i to jajko. Za złota kaczka, to jest. Dobrze. Więc, więc, więc ta kaczka znosząca złote jajka jest zbyt wartościowa, żeby się jej pozbyć. Więc takim naturalnym myśleniem byłoby takie, że, że Rockstar albo pójdzie w ten sam pomysł i go zrealizuje z większym polotem, albo połączy to, co stworzył do tej pory z nowym rozjazdem, z jakimś takim gigantycznym rozszerzeniem, które będzie częścią nowego świata. Na pewno dostaniemy nowy silnik. Zresztą to za, za parę Le... lat dopiero wyjdzie, więc to się musi zmienić, jakoś poprawić. Okej, okay. tylko pytanie jest jedno. Mhm. GTA 5. Było rozdawane praktycznie wszędzie. Jak chciałeś mieć za darmo, to co. Bo w Game Passie było w Epiku za darmo. Mhm. Po co tym graczom z... proponować kolejną grę? Jak na mikrotransakcjach zarabiają mhm. dużo lepiej niż na sprzedaży. Znaczy, I on mówi tutaj, że GTA 6 to będzie ostatnia gra z serii, ale jak GTA 5 to będzie ostatnia gra z serii. Jeżeli oni po prostu. Wiesz, no bo są ograniczenia, Okej, okay, to jest stary silnik, znaczy to nie jest ten sam silnik, co na premierę. On mhm. był zmieniany wielokrotnie. Ale to nie jest taka, wiesz, jakby hardkorowa zmiana, że wszystko wymienia. Tak, 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 tak. No ale jeżeli by zrobili tak jak w CSGO, że całkowicie zmieniają silnik, który już mhm. jest dostosowany do live service, dostosowany do rozszerzeń i dalej rozszerzają. przed drugą mapę. Mhm. Okay, czemu to jest mają coś, co ma czemu sens. mają. Ja dzisiaj o tym myślałem, że okej, okay, jest pokusa, żeby sprzedać jeszcze raz graczom tą grę, nie? Mhm, jak najbardziej. Ale jak oni sobie porównują, Oczywiście GTA 5 sprzedało się w jakichś niewiarygodnych po prostu ilościach. Mhm. I na pewno jest super kasa z tego, ale z, mikro, z mikrotransakcji jest większa. Po co ryzykować? Ale to jest to, jest to co mówię, że. że... Ostatecznie nowy projekt, który się pojawi, może być częścią może wykorzystywać ten, ten świat, który został stworzony. Wiesz, to jest też tak, że oczywiście to jest, ta gra do tej pory fantastycznie się rok starowi opłaca. To się wszystko sprzedaje, mikrotransakcje robią robotę, ale prędzej czy później przyjdzie taki moment, że, że więcej graczy będzie odpływać niż przybywać, bo tam jakby jest. Ilość kontentu, niezależnie od tego, jak bardzo go będą pro produkowali, to, to będzie ograniczona. No, sprzęt się trochę zmienia, ludzie mają... zresztą coraz głośniej się mówi o tym i być może to są krzyki takich osób, które są niezadowolone, więc są bardzo widoczne, że no, jakby Rockstar trochę się zapomniał, siedząc cały czas przy tej piątej części GTA w tej wersji online, że, że mimo tego, że dostaliśmy Red Dead Redemption, no to przydałoby się już chociaż jakieś plotki usłyszeć na temat kolejnej części, że jednak oczekiwania... No właśnie, jakieś, że jednak oczekiwania graczy wobec następnej części rosną, i one będą, to jakby będzie przybywało tych głosów z czasem, i nie sądzę, by Rockstar na, na, na dłuższą metę mógł sobie pozwolić na to, by poprzestać na GTA Online i, i olać wszystko inne. Wiesz, to też jest taki case, trochę mi się przypomina sytuacja. Uważam, że Rockstar, mimo tego, że wypuścił bardzo dobrego Red Dead Redemption, to trochę te pieniądze, które zarabiają na GTA online, trochę te firmę popsuły. To jest taka, bo to, jest, to są już w tym momencie dosyć łatwe pieniądze. To znaczy trzeba utrzymywać tą usługę, trzeba pracować nad tym, ale to jest dużo łatwiejsze niż produkowanie nowej gry. Nie? to nie, nie wiąże się z ryzykiem. Ale wiesz o tym, że jednak oni bardzo dużo tam rzeczy wkładają. Ta nie, nie, oczywiście, oczywiście. Super, oczywiście, znaczy, że super tak. no, mają swoje lepsze i gorsze dodatki, ale jest cały czas rozwijana. Ja, jakby, jestem absolutnie przekonany, że tak jest. Natomiast myślę, że jakby niezależnie od tego, jak bardzo prawdziwy byłby ten duży update czy nowa część gry, to jednak gracze mają takie. takie... Istnieje pewne oczekiwanie wobec tego. I myślę, że to oczekiwanie Rockstar chciałby zaspokoić gdzieś tam na jakimś etapie. Okay. I, I nawet ja też jestem mocno przekonany, że. Prawdopodobnie dostaniemy jakąś nową mapę, dostaniemy ulepszenie silnika, zostanie to wszystko połączone w ramach jednego wielkiego GTA Online, co stanie się oficjalnie usługą i jeżeli będzie single player, to raczej będzie wbudowany w ten multiplayerowy świat, bo pewnie będzie taki single player, bo to też, też by się spotkało z protestami, gdybyśmy nie, nie mieli okazji pograć w kolejną przygodę, to zresztą była wartość sama w sobie zawsze. Teraz swoją drogą było dwudziestolecie Maxa Payne'a i Rockstar wypuścił jakiś taki filmik, nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć. Mm -hmm. I myślę, że, że dużo graczy ma pewną taką tęsknotę wobec produkcji tego typu i mam takie podejrzenie i być może mam też taką nadzieję, że ludzie, którzy pracują w Rockstarze też mogą mieć ochotę na zrobienie czegoś fajnego w warstwie single player. Nie? Że to już GTA Online jest pewnym rodzajem rzemiosła, nie jest już sztuką, nie jest już tworzeniem nie jest taką rzeczą ultra kreatywną, jaką był Max Payne czy jaką było GTA Poczekaj, bo to jakby tam jest mm -hmm. kilka kwestii dotyczących tego wywodu, zacznę od ostatniej. A może mają dość już crunchu nad single playerami? Może mają, może już chcą sobie spokojnie pracować nad, wiesz, masz swoje taski, rozwijasz tą grę i to nie jest taki proces grania, to nie jest taki proces, to nie jest taka praca jak, jak wiesz, 700 osób krańczuje przez 7 lat, żeby Red Dead Redemption 2 y, zrobić. To nie, znaczy ja też wiem, że gry y, takie jak GTA Red Dead Redemption to jest super, ja tęsknię za takimi grami. Tęsknię, mm. jestem wielkim fanem GTA 5, to jest w ogóle i najlepsza gra, chyba w jaką grałem. Okay. Ale ten czynnik ludzki jest taki, że po iluś takich grach, to już ci zmieniałem priorytety. To nie są ludzie, którzy mają po dwadzieścia kilka lat, tylko to są już weterani, przeciorani przez tą film. Przecież kultura crunchu w Rockstarze to jest mm. jakaś katastrofa. To, co się działo przy LA Noir, przez jakieś legendy tam odchodzą. Tak, tak, jakby, więc może im teraz to pasuje. Po prostu. Że to jest tak, że jest uspokojenie. Z drugiej strony może być tak jak w epiku przy Fortnite, że mamy, że oni tam co ty, że tam był crunch, że przez pierwszy rok co tydzień coś tam dodawali i tam rzeczywiście było hardkorowo. Zmieniali dużo w tym silniku, optymalizacja, content był dodawany. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że praca nad GTA Online jest dużo spokojniejsza niż praca nad jakimkolwiek częścią nowej gry. Tak, tak, no, na pewno jest dużo racji w tym, co mówisz, ale to też jest taka branża, która skupia jednak ludzi kreatywnych, a wydaje mi się, że kreatywność ma też to w sobie, że, że ludzie lubią zmiany. I siedzenie cały czas nad jednym projektem mogłoby być nużące. No ale z drugiej strony też są ludzie, którzy odchodzą z Rockstara i to czasami bardzo znane nazwiska i pewnie i być może to jest coś co potwierdza twoje słowa, że, że Rockstar skupił się na tej produkcji online bo ona ma sens i finansowo i jeżeli chodzi o spokój pracy, natomiast ludzie, którym to nie odpowiada, wychodzą z tego i próbują swoje własnych spróbują swoich własnych firmach, w swoich własnych projektach. Więc może jest, jest dużo racji w tym GTA co mówisz. mam nadzieję, że nie. Miało ale... premierę 8 lat temu. Mhm. 8 lat tak naprawdę bez yy, nowej gry. P no Red Dead Redemption, nie? no? Ale ludzie, tak, mówię tak. o ludziach, którzy pracują przy GTA. 8 lat, jeżeli ktoś miał nadzieję na to, że będą robić kolejną część i zrobią super fabularną grę. Myślę, że już ogarnął, że to się nie wydarzy. Przynajmniej na razie. No, 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 wiesz, bo to jest, te, też trzeba liczyć te przerwy między między GTA A5 a Red Dead, Re, Red Dead Redemption. No to no, było ale tam przy GTA, 6 lat. No, Okej, okay, ale przy GTA 5 pracuje ekipa od GTA 5 cały czas. No, jako że stało się to grą usługą, no to wiadomo, że ona ma swoją własną ekipę. Przy, podejrzewam, że mniejszą niż ten. No tak, jak, przy, Reded, Redem, 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 Pracował Redem przy... Pęc... <laughs> No pracowały wszystkie. Wszystkie. Też kranch też był legendarny przy tej grze, tak. o tym, żeśmy też rozmawiali. A wracając y jeszcze y jedną y rzecz, którą nawiąże do tego, co mówiłeś, czyli to, że, że ludzie potrzebują nowych rzeczy, że to się kończy. no CSGO, Fortnite, nie, nie wiem, co tam jeszcze PUBG. O, no tam, tak tam nie ma aż tak rację, dużych, dużych zmian, prawda. więc jeżeli wyobraź sobie, że robią coś takiego jak to, co zaproponował Ubisoft, czyli że yy, robią nowy silnik, nastawiony mhm. powiedzmy, Ubisoft nie mówi, że online, ale powiedzmy, że tutaj jest to nastawione na online i mówią: Dobra, to teraz dajemy wam mapę z GTA San Andreas. Mhm. To nie był. wiesz, recykling. Robimy recykling tak, tak, trochę tak. rzeczy. Tam wiadomo, że i tak dużo pracy przy tym jest. Mhm. Mhm. Ale ta mapa już jest w jakiś tam sposób gotowa. Wszystkie części tam wrzucamy stare. GTA 4 na przykład. No, no. to jest. Nie, nie, nie. Ja, ja, wiesz, te wszystkie rzeczy, które ty opowiadasz, w nich jest bardzo dużo sensu. Ja, tru, trudno mi z tym się sprzeczać, bo, bo, bo też się zgadzam gdzieś tam. Rozumiem, rozumiem tą potrzebę świętego spokoju przy produkcji gier i zarabiania zwłaszcza takich dużych pieniędzy. Natomiast gdzieś tam cały czas mam taką nadzieję, że, że być może ta kolejna usługa, która się pojawi, no bo ona się w jakiejś formie tam pojawi, czy w formie rozwoju, czy w formie nowej gry, raczej też stawiam na to, że to będzie forma rozwoju, no to ona może zawsze połączyć potrzeby różnych graczy, bo przypominam, przypominam sobie taką grę jak Gen Impact, która jest grą usługą, świetnie się sprzedaje, dobrze na niej deweloperzy zarabiają i jest mocno skupiona na rozgrywce dla pojedynczego gracza. GTA Online jest mocno skupiony na zabawie takiej kompetytywnej, kooperacyjnej, multiplayerowej przede wszystkim. Jedno z drugim można połączyć. Ludzie z Rockstara mają umiejętności w tworzeniu dobrych historii. Jeżeli utworzą dobrą historię, to najprawdopodobniej ona się będzie działa w świecie online i będzie można ją robić samodzielnie albo w towarzystwie w ramach kooperacji. I to jakby te, te, wszystkie, te wszystkie idee, te po połączenie tych najlepszych pomysłów gier usług, mają prawo się pojawić w nowej części GTA. I to być może to będzie to, 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 to GTA 6, czy jakkolwiek miałoby się to nie nazywać. Też, też jest tak, że, że jeżeli ludzie z Rockstara lubią taką spokojną bezpieczną przyszłość, to myślę, że muszą sobie zdawać sprawę z tego, że, że prędzej czy później będą musieli dostarczyć coś widowiskowego, coś dużego. Bo te dodatki do GTA Online, które wychodzą, one cały czas wychodzą, są produkowane, natomiast nie są takie głośne jak różne duże, wielkie produkty. W tym Cię. roku chyba GTA pobiło chyba miesięczny rekord. Zarabiania z mikrotransakcji. Nie, nie, czekaj, bo to, to, to jest Więc tak, że, że. To jest wyznacznik, który mówi o tym, czy to jest wielkie, czy to jest małe, czy to ma sens, czy nie. Dla ciebie to jest jakaś popierdółka, a im wpada 300 baniek nie, 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 nie. do. nie, tego nie powiedziałem. No ale to, słuchaj, no, to, to nie jest też tak, że, że musimy wszystko sprowadzać do, do zarabiania pieniędzy. Chyba Jeżeli coś w zarabia dużo pieniędzy, to jest to jednak, super fajne. Chyba w GTA to jednak do tego się sprowadza. No tak, oczywiście od samego początku mówię, że, że to ma dużo sensu, ale no gdyby, to, gdyby, gdyby ta zasada działała tak, jak mówisz, to byśmy prawdopodobnie dzisiaj nie dostali, to, 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 to byśmy nie dostali w ogóle Red Dead Redemption. Z jakiegoś powodu Rockstar zrobił Red Dead Redemption. Myślę, że dlatego, I... że włożył w to dużo pieniędzy przed sukcesem GTA Online. Że to był projekt, który był już wcześniej przemyślany. No może, no może, no może. No. no niestety twoja obrona jest tutaj, nie mam się gdzie wcisnąć. E, jedyna nadzieja, jaka mi pozostaje, to to, to że, że jednak są tam jacyś ludzie kreatywni, którzy chcieliby stworzyć coś nowego, mhm. coś dużego. Jeszcze. Tu rację. Absolutnie. E, i, i, I tego będę się trzymał, no bo cóż, w cóż innego wierzyć. Z drugiej strony, ja trochę powiem ci szczerze, po, po tylu latach bez GTA po plotkach o tym, że za 4 lata dostaniemy tą grę nową. To ja już się mm -hmm. chyba pożegnałem z tym GTA. Znaczy już już I być może jest to być może jest to ważna myśl, bo ja w GTA Online też spędziłem bardzo dużo czasu. Tam z 400-500 godzin, to jest dla kurde, na mnie naprawdę? bardzo bardzo bo wy tą dużo. ekipę no? mieliście tam w tym. Tak, tak, I bawiliśmy się doskonale, ale to też w pewnym momencie uznałem, że no tu już się wyczerpało, przynajmniej, jeżeli chodzi o moje potrzeby gamingowe, no to to już ta zawartość się skończyła i nawet deweloperzy dodając kolejne rzeczy, już mnie to tak nie interesuje. Nie? Dlatego może nie nazwałbym tego popierdłką, tak jak ty powiedziałeś, ale, ale to nie są rzeczy, które mnie kręcą. I być może Rockstar też myśli o takich, takich, takich graczach, że okej, okay, no nie wszyscy są tutaj z nami, może zarabiamy więcej, a możemy jeszcze więcej. No. To jest, wiesz, ambicje, chciwość, to jest coś, co może ich napędzić do zrobienia czegoś kreatywnego. Tak jak Electronic Arts, nie? No. A, no niestety ten rynek jest taki, e, taki jest. GTA 6 to jest po prostu jak e, Elder, Scrolls, El, Elder Scrolls 6 też? Tak tak tak, 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 tak. tak. No, ile minęło od zapowiedzi tej gry? 3 lata hmm. już chyba? No, A, no. no to... No, no to sobie chyba stawiam, że tam nic nie ma że nie ma nic tej gry napisanej. Jeżeli Elder Scrolls? Nie, i Elder Scrolls i, i GTA 6. Naprawdę? Że, że, jedne, nic, i, jedne... że nic nie ma, że tam nie ma żadnych prac. Że może jest taki zespół pięć osób i tam sobie koncepcyjnie... coś? Ale hmm. na papierze to wszystko możesz sobie zrobić. Nie, no to, to, to bardzo jest odważna teza, bo jeżeli mielibyśmy grę dostać faktycznie w 2024 roku, a dzisiaj nic jeszcze w ogóle nie zrobili, 2005, to nie ma szans. W e, 2025 jeżeli mielibyśmy dostać 4 lata na produkcję takiej gry, jeżeli by na przykład zrobili to na jakimś istniejącym silniku, na Unreal'u na przykład, nowym, to, to jest to, 4 to jest lata produkcji, mówisz? jasne. Okej, okay, okej, okay. no dobrze, ma, no, To zobaczymy. jest taka armia ludzi, takie pieniądze, które mogą w to wrzucić. Hmm. No, ja jestem za tym, żeby jednak produkowali tą, tą kolejną część GTA, ale no nie jestem w stanie wymyślić argumentów, które by nawet mnie przekonywały co do tego. To Jedyne, co mi pozostaje, to nadzieja. Z tymi argumentami. No no myślę, właśnie, że możemy no zakończyć właśnie. ten odcinek. Już. Tak, tak, jak najbardziej. To jest świetne pytanie. Dlaczego Rockstar miałby produkować GTA 6? Eee, z z Tą eee, fabularną, taką single player, tak, tak, playerową. Tak, single playerową. tak Część. Tak, 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 tak. To, to, to jest moje pytanie. I pozdrawiamy Państwa? czy Tak? Pozdrawiamy? Pozdrawiamy i czy kupilibyście e, Steam Decka, gdyby robiła manta. <laughs> <laughs> MSI to ja bym kupił na przykład. O, to, to, oczywiście, to w pierwszej kolejności. Po, pozdrawiamy Państwa Trzymajcie bardzo serdecznie. Się, cześć. Pa pa!